Witam Was bardzo serdecznie, przed Wami Konrad Olica. To jest odcinek informacyjny odnośnie dalszego nagrywania z symulatorem Crime Braver 2. Niestety seria zostaje wstrzymana do odwołania, chociaż nie wiem, czy takie kiedykolwiek nastąpi. Zostaje wstrzymana, no niestety nie z moich przyczyn, tylko nie wiem z przyczyn. Zostałem bana na symulatorze Train Driver 2. Nic niby za jakiś multikonta, których nie miałem. Sami wiecie, że od samego początku, kiedy nagrywam Train Driver 2, nagrywam na tym samym koncie i nie posiadam innych. Wchodząc na stronę, dostaję właśnie taką informację. No, zostałem banowany na multikonto. Które, no tak właściwie, od kiedy bym się mógł nazywać maszynista Mat, jak najmniej na imię Mateusz. Po co mi się ma tak nazywać? To sami dobrze wiecie, że nazywam się Lejek od samego początku tego kanału. Jak się nazywałem na Train Driver, tak dalej. Napisałem w takim razie odwołanie na maila podanego do odwołań. No i czekam już na twój trzeci dzień, na razie żadnej nie otrzymałem. No cóż, mi pozostaje powiedzieć. Jest to film informacyjny właśnie dlaczego. Seria została wstrzymana. Nie widzicie. No niestety, dla fanów tej serii muszę was jedynie zachęcić na obejrzenia innej serii na tym kanale, na przykład maszyny, która jest bardzo podobna do Train Drivera. Co prawda nie dyżuruje się tam, a jeździ pociągiem polskich kolei. No więc w to razie sprostowanie, czemu nie będzie odcinków. Pojawią się teraz chyba 5, jak się nie mylę, tych co mam nagrane, jeśli w tych co nagrałem jeszcze zanim dostałem drugą bana. One zostaną zaplanowane i dodane do kolejki, będą się pojawić co 2 dni o godzinie 12, tak jak zawsze. Każde filmy się pojawiają. No i jest to taki krótki film informacyjny. Więc... no cóż, na razie seria jest trzymana. Wiem, czy zostanę unbana, no to wtedy będziemy myśleć i na pewno wtedy zostanie seria wznowiona. Więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa. A jeszcze jedna. Jeszcze jedna ważna sprawa. Jeśli możecie, macie jakikolwiek kontakt z administracją Painlaver, to jakbyście mogli im tak powiedzieć, że to konto nie jest żadnym multikontem, żadnym innym. Dziękuję z góry i do usłyszenia.